Szanowni Państwo, polska gospodarka ma takie koło napędowe. Ono kiedyś, kilkanaście lat temu, 20 lat temu, doprowadziło do tego, że ruszyliśmy z miejsca i mieliśmy sporo lat bardzo dobrego rozwoju. To koło zamachowe to są małe i średnie przedsiębiorstwa. To koło zamachowe to jest energia, pomysłowość Polaków, którzy się decydują na podjęcie tego rodzaju wysiłku, tego rodzaju ryzyka, bo to jest pewne ryzyko, kiedy rosną ceny energii, gazu, elektryczności, paliwa. To sytuacja tych, którzy w tej chwili zajmują się tym mniejszym i średnim biznesem, jest bardzo trudna. I potrzebne są, proszę Państwa, odważne decyzje. Odważne decyzje, których niestety, jak to zwykle przy tym rządzie, nie ma. Nie może być białej flagi, bo w tej sprawie jest także biała flaga, ta biała flaga, którą ten rząd nieustannie powiewa. My jesteśmy do tych odważnych decyzji zdolni. Będziemy z całą pewnością pracowali wedle zasady, że Polacy zasługują na więcej, a więc na więcej zasługują też mali i średni przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Wielkopolska to jest ogromny potencjał. Ogromny potencjał, można powiedzieć, zgromadzony przez historię tej krainy. Historię, która pokazuje, że mieszkańcy tej ziemi są wyjątkowo energiczni, zaradni, zdolni do samoorganizacji. To jest to, co dzisiaj wszyscy właściwie ekonomiści, wszyscy poważni ekonomiści na świecie traktują jako podstawę dobrego i szybkiego rozwoju. Tyle tylko, że żeby się rozwijać, niepotrzebna jest biała flaga, potrzebne są odważne decyzje. A tych zabrakło. I naprawdę nie można przyjąć tego tłumaczenia, no 4 lata nam się nie udawało, głowę popiołem posypujemy, ale dajcie nam kolejne 4, to nam się uda. Bo po prostu nam się nie uda, a dokładnie nie uda się Platformie Obywatelskiej. Nie potrafi budować dróg, obwodnic, szpitali, po prostu nie potrafi. My mamy program, który pozwoli na realizację tego, co jest dzisiaj naszym hasłem. Polacy zasługują na więcej. Premier Tusk wędruje w tej chwili po Polsce. 4 lata temu obiecywał, że wszystkim będzie lepiej. Dzisiaj musi odpowiadać na pytania, jak żyć. Bo ludziom nie żyje się lepiej. I nie ma żadnego skoku cywilizacyjnego. Można powiedzieć wręcz przeciwnie, w pewnych sprawach mamy do czynienia z regresem, albo przynajmniej zapowiedzią regresu. Stoimy na tle gmachu Poczty Polskiej. Poczty, która ma na skutek decyzji podjętych przez ministra Grabarczyka być w tej chwili redukowana, gwałtownie redukowana. Ma utracić prawie 5 tysięcy miejsc pracy. Ogromna ilość urzędów pocztowych ma zostać zlikwidowana, zastąpiona przez agencje, które będą dołączone do jakichś instytucji handlowych, stacji benzynowych itd. itd. No, można sobie wyobrazić, że jeśli pan minister nie potrafi ułożyć nawet wraz ze swoimi współpracownikami rozkładu jazdy i powoduje ogromny chaos, to jak gigantyczny chaos będzie przy tego rodzaju zabiegu. Ja chcę, żeby Państwo wiedzieli, iż w naszym programie, programie partyjnym, dawno już przygotowanym, sprawa Poczty Polskiej została postawiona. Ma być to instytucja usług powszechnych, czyli takich, które docierają do każdego. Tego rodzaju regulacja prawna, my taką planujemy, wykluczy zabiegi zmierzające do tego, żeby poczta była w praktyce niedostępna. Jeżeli ktoś coś może załatwić, to rząd, który potrafi dbać o polski interes narodowy. Takim rządem był rząd Prawa i Sprawiedliwości i takim rządem będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale przede wszystkim naszego gospodarza Stanisława Kowalczyka, no i naszego gościa, wójta Daniela Obajtka, który przyjechał tutaj z tą folią potrzebną w tym regionie. Najpierw oddam głos oczywiście panu premierowi. Polska dzisiejsza to jest Polska, w której rządzący ciągle mówią, nie da się, nie można, rząd nie ma na to wpływu. Donald Tusk to jest dzisiaj symbol człowieka, którego zadania przerosły, który po prostu nie dał sobie rady. To jest dzisiaj symbol człowieka, który nie spełnił tego podstawowego zadania, które obiecywał. Mecz o to, czy Polakom będzie się żyło lepiej, przegrał i to, można powiedzieć, przegrał w złym stylu. W tym rejonie, po wichurze, potrzebna jest folia. Ale Donald nic nie mogę, Tusk nawet tego nie potrafił załatwić. Natomiast wójt wszystko mogę, Daniel Obajtek to załatwił natychmiast. Mamy tutaj tą folię. O ile mi wiadomo, to 600 kilo folii, która jest potrzebna. To jest taki dowód na to, że rzeczywiście można. Ja chcę być polskim premierem, który mówi da się. Premierem da się zrobić. Da się zrobić. Ja mam takie marzenie, właśnie marzenie o Polsce, w której będzie można. Polsce, w której nikt, kto przy władzy, nie ośmieli się powiedzieć, od nas nic nie zależy. I wierzę, że przyjdzie taka Polska. Wierzę, że będę mógł się do jej powstania przyczynić. Serdecznie panu dziękuję. W swoim imieniu, jak też w swoim, pewnie w imieniu tych właśnie tutaj zgromadzonych. Będziemy absolutnie dzielić, nie wiem, komisję będziemy powoływać, co na pewno będzie dla każdego. Na ile starczy, tyle będziemy dzielić. Na pewno tej folii ja nie wezmę sam. Ale za gest po prostu taki dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Proszę bardzo, panie prezesie. Ja chciałem dzisiaj mówić o sprawie bardzo ważnej, o jednym z podstawowych praw obywatelskich, o prawie wynikającym z 68 artykułu Konstytucji, czyli prawie do ochrony zdrowia. To jest prawo, które daje wszystkim obywatelom uprawnienie do równego dostępu do ochrony, czyli po prostu do lekarza, do szpitala, do tego, żeby w razie potrzeby być leczonym. Ten dostęp musi mieć także charakter realny. To nie może być tak, jak to jest w tej chwili, że na przykład na sztuczne biodro trzeba czekać rok, na wiele podstawowych badań wiele miesięcy. Pani minister Kopacz stwierdziła ostatnio, że te kolejki są wynikiem atrakcyjnej oferty Polskiej Służby Zdrowia. No, ja nie pamiętam, żeby ktoś coś równie niesłychanego powiedział od dłuższego czasu. Te kolejki są wynikiem tego, że obecna władza ze służbą zdrowia nie potrafi sobie kompletnie dać radę, że ma ten sam pomysł, który ma zawsze. To znaczy skomercjalizować, czyli w gruncie rzeczy pozbyć się odpowiedzialności, uciec. My nic nie możemy, my za nic nie odpowiadamy. Otóż to jest wyjście, które niczego nie rozwiąże, poza tym, że ta zasada równości, która i dzisiaj jest w bardzo wielu wypadkach fikcją, zostanie już całkowicie podważona. Ja przypomnę, że definicyjnie według słownika komercjalizacja jest drogą do prywatyzacji. I teraz, proszę Państwa, jest pytanie, co z tym uczynić. No wiadomo, że ten rząd już z tym nic nie uczyni. My mamy propozycję. W centrum tej propozycji jest decyzja o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
To jest instytucja, która się kompletnie nie sprawdziła. Stworzyła bardzo skomplikowane procedury kierowania służbą zdrowia, całym tym wielkim, skomplikowanym mechanizmem, poprzez decyzje o charakterze finansowym i doprowadziła do tego, że dzisiaj konsylia lekarskie bardzo często zastanawiają się nie nad tym, jak leczyć, tylko nad tym, jak sfinansować leczenie. Tego się w tej chwili naprawić w ramach istniejących instytucji nie da. I stąd likwidacja, przesunięcie środków, jeżeli chodzi o szpitale szczebla powiatowego i wojewódzkiego, do wojewodów, a merytorycznych pracowników Narodowego Funduszu do urzędów wojewódzkich. A jeżeli chodzi o szpitale, które są finansowane centralnie, bo takie są w Polsce, szpitale kliniczne, to oczywiście do Ministerstwa Zdrowia. Ktoś powie, że to jest cofnięcie się do dawnych rozwiązań. Nie, proszę Państwa, oczywiście to nie będą mechanizmy stosowane kiedyś. I to są mechanizmy stosowane w wielu państwach europejskich. W wielu państwach europejskich po prostu finansuje się to przez budżet. To jest decyzja pierwsza. Chcę podkreślić to, co jest w naszych planach, jest podstawowym założeniem sformułowanym jeszcze za czasów naszego rządu, że poziom finansowania służby zdrowia musi dojść do 6% PKB. Jesteśmy w szczególnym miejscu w Częstochowie, w klasztorze jasnogórskim. To jest miejsce, gdzie Polacy zawsze szukali siły, inspiracji, pocieszenia i znajdowali je. Mamy dzisiaj do czynienia z pewną szczególną sytuacją, mianowicie pewna niewielka, ale bardzo wpływowa grupa przeprowadza potężny, najpotężniejszy w ciągu tych 22 lat atak na te fundamentalne wartości. Profanowany jest krzyż, można zobaczyć w znanych tygodnikach polityka, który jest rozpostarty na krzyżu. Mamy do czynienia z coraz bardziej intensywną propagandą małżeństw homoseksualnych, a nawet adopcji dzieci przez takie małżeństwa. Chcę tutaj Państwu wyraźnie zdeklarować, my się temu przeciwstawimy. My będziemy tych polskich wartości, wartości, których podstawa to wiara, to chrześcijaństwo, bo tak została ukształtowana polska kultura, bronić. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj jesteśmy już drugi dzień na Śląsku. Pan prezes wizytuje kolejne miasta i dzisiaj zaprosiliśmy Państwa tutaj do apteki. Proszę bardzo, panie prezesie. Około 40% chorych nie wykupuje leków. Około 40% chorych, podkreślam, nie wykupuje w Polsce leków. Najtrudniejsza jest sytuacja seniorów, czyli ludzi w starszym wieku, którzy z natury rzeczy tych leków potrzebują najwięcej. A jeżeli porównać płace, PKB i ceny leków, to one są w Polsce, no jeśli nie najwyższe, to na pewno jedne z najwyższych w Europie. I stąd jesteśmy głęboko przekonani, że państwo powinno tutaj podjąć działania polegające przede wszystkim na refundowaniu tanich leków zastępczych. Leków, które działają w gruncie rzeczy tak samo jak bardzo drogie specyfiki zachodnie, ale będą mogły być sprzedawane po dostępnych cenach. Proszę Państwa, apteki to są najczęściej odwiedzane zakłady służby zdrowia. Może sobie tego tak na co dzień nie uświadamiamy, ale tak po prostu jest. I nie może być tak, żeby polski pacjent szedł do apteki z lękiem, że nie będzie w stanie kupić sobie leków, z lękiem, że go spotka nawet swego rodzaju upokorzenie, już pomijając szkody dla jego zdrowia. Polscy pacjenci, tak jak Polacy, zasługują na więcej. Dziękuję bardzo. Dziś podczas spotkania Polska naszych marzeń jest możliwa. Będziemy mieli możliwość zadania panu premierowi Kaczyńskiemu pytań o to, jak będzie wyglądała Polska po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w wyborach 9 października. Czy może pan zapewnić studentów w Polsce, że kiedy pan zostanie premierem, kiedy pan będzie premierem,
to takiej odpłatności za drugi kierunek nie będzie? Czy studia będą bezpłatne? Zapewniam Państwa, że my zniesiemy ten przepis. Zniesiemy ten przepis. Drugi kierunek studiów to jest po prostu wzbogacenie wykształcenia, zwiększenie szans. No, jeżeli ktoś jest na tyle zdolny, że potrafi studiować też trzeci, o większej ilości nie mówię, to też są i tak. To oczywiście też. Co PiS proponuje takim osobom, które właśnie nie chcą kształcić się na studiach, a chcą po prostu zdobyć konkretny zawód? My ten problem dostrzegamy i chcemy go załatwić. Chcemy go załatwić i dlatego, że takich pracowników brakuje, i dlatego, że ambicje różnych ludzi mogą być różne. Trzeba przyjmować, że ludzkie życie może się różnie ułożyć i trzeba jednocześnie dbać o potrzeby polskiej gospodarki, które w tym wypadku są całkowicie zgodne z potrzebą bardzo wielu ludzi, którzy po prostu potrzebują dobrej pracy. I stąd ta decyzja, żeby szkolnictwo w Polsce, szkolnictwo zawodowe w Polsce odbudowywać, bo trzeba w tej chwili użyć tego określenia odbudowy. Co zrobić właśnie, aby ci młodzi ludzie, aby zachęcić ich do studiowania, zachęcić ich do tego, aby właśnie osiągali jak najlepsze wyniki w nauce? Bo tak jak mówię, to jest bardzo zachęcające, kiedy dostaje się odpowiednią kwotę, bo to wtedy można przeznaczyć ją na akademik czy na życie w tym właśnie większym mieście. Mi to bardzo pomogło. Chciałabym, aby też rząd Prawa i Sprawiedliwości takie ułatwienia prowadził dla studentów przyszłych pokoleń. Przyszłe pokolenia, mam nadzieję, będziemy rządzić, to jest moja wielka nadzieja, i będą miały przywrócone stypendia i będziemy dążyli do tego, żeby ten zakres był szerszy jeszcze niż ten dotychczasowy na poziomie 240-250 tysięcy stypendiów, po prostu z tych względów, o których Pani mówiła. To jest potrzebne i jednocześnie jest mobilizujące. Jednocześnie także chcemy stworzyć system stypendiów dla tych wybijających się studentów, tak żeby mogli studiować w najlepszych uczelniach świata.